bał się ołtarza, ale wtedy to był Krzysiek. A tu jest Artur, brat młodszy. Także ta stara gwardia jakoś tam się trochę wykruszyła. Może Krzysiek jeszcze Jankowski pamięta te czasy, może pamięta tą wystawę, może nawet gdzieś ma to zaproszenie. Każdy dostał zaproszenie ze zdjęciem przyklejanym tutaj. Nie była to jakaś bardzo wielka, taka dzika przyroda bogowa warszawska. Teraz nasze apetyty na dziką przyrodę chyba są trochę większe i dalej sięgają. Ja jeszcze dopowiem jednym zdaniem tylko, że zjazd założycielski związku też miał miejsce tu w tym budynku, tam w tej dużej sali obok. W czerwcu to było 1995 roku. Potem był zjazd kolejny, na który powołano okręgi, zmieniono statut i to był ten moment, kiedy ja się przyłączyłem do związku. Także ja też od samych początków nie pamiętam, nie jestem, ale to był ten 96 rok, kiedy ja tu po raz pierwszy przyszedłem i zostałem przyjęty, tak jak chyba ze 100 osób wtedy na zjeździe walnym, uchwalającym nowy statut i okręgi. No i to tyle ode mnie. Także cieszę się, że się tu znowu spotykamy, że są tu zdjęcia na zawsze. Szanowni Państwo, ja jak zwykle zachęcam do dyskusji. Jeśli ktoś ma ochotę coś powiedzieć, bo historia jest wspaniała, a tak jak powiedziałam na początku, takie spotkania niosą ze sobą wiele niespodzianek, więc jeśli Państwo zechcieli podzielić się tutaj może swoimi wyrażeniami z tej wystawy, może z poprzednich, albo w ogóle na temat związany tutaj z prezentowanymi pracami, czyli z przyrodą, sztuce, fotografii, bardzo proszę.